Cześć, witam wszystkich widzów w portalu wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. W imieniu moim oraz Dawida chciałem Was zaprosić na najnowszą edycję targów PGA Poznań Game Arena. Podobnie jak w 2012 roku, na edycji 2013 szykuje się także bardzo wiele atrakcji. Przede wszystkim zobaczymy mnóstwo nowości, jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, tak więc wszyscy gracze będą w niebo wzięci. Z tego co się dowiedziałem, zobaczymy sprzęty m.in. takich firm jak SteelSeries czy Tesoro. Nie zabraknie także prezentacji gier komputerowych. Swoją obecność zapowiedzieli już m.in. tacy giganci jak Techland oraz CDP.pl. Zapowiedziano także wiele turniejów z atrakcyjnymi nagrodami. M.in. grać będziemy w League of Legends, FIFA 14, Dota 2 oraz Trackmania Nations. Oczywiście to jeszcze nie wszystkie atrakcje. Tak jak rok temu będą pokazy overclockingu, nowinek sprzętowych, a także zjazd twórców gier 2013. Osobiście ciekawi mnie na przykład, czy znów pojawi się strefa retro. Będziemy mogli po raz kolejny pograć w stare gry, które już naprawdę ciężko znaleźć. Ciężko przynajmniej w oryginalnej wersji, grając na takim sprzęcie, na jaki te gry zostały stworzone, czyli Super Nintendo, Sega Mega Drive, komputery Atari, Commodore itd. No cóż, wszystko okaże się już za kilka dni. 18 października rozpoczynają się targi, co prawda będzie to dzień zamknięty dla prasy, natomiast 19 i 20 października są to dni otwarte, na które oczywiście serdecznie Was zapraszamy. My tam będziemy, mamy nadzieję, że Wy też. Zobaczymy, czy uda się pobić frekwencję z poprzedniego roku, gdyż w 2012 roku targi odwiedziło ponad 35 tysięcy osób. Tak więc jeszcze raz, moi drodzy, do zobaczenia na targach PGA 2013. Zapraszają Was Marcin i Dawid oraz cała redakcja wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć!